was ktoś rozlokuje. No. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, koleżanki, koledzy, panie konsulu, drodzy księża, droga siostro, ale przede wszystkim drogie dzieci. Mam wielki zaszczyt przemawiać do was jako lider grupy młodych ludzi, młodych Polaków. Mam wielki zaszczyt stać tutaj dzisiaj, ponieważ dzięki naszej pracy charytatywnej nagrodę zostaliśmy dzisiaj tutaj zaproszeni. Możemy uczestniczyć z wami w dzisiejszych uroczystościach. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, co chciałbym powiedzieć. Co ktoś taki jak ja może przekazać młodszemu pokoleniu. Ale patrząc dziś na was, nie potrzebuję żadnej kartki ani wyszukanych słów. Wiecie, co widzę? Widzę spełniony cel. Spełniony cel tych, którzy zakładali tę szkołę. Większość polskich szkół w Anglii została założona przez polskich kombatantów. A mówiąc ściślej, przez polskich żołnierzy, którzy osiedli się tutaj po II wojnie światowej. Miało to na celu utrzymanie polskości wśród najmłodszych Polaków, tak by polskie dzieci wychowujące się na obczyźnie nie zatraciły swych korzeni. Ci kombatanci, którzy zakładali te polskie szkoły, ci żołnierze, którzy niejednokrotnie stawali na rozkaz do obrony ojczyzny, nie tylko bohaterską walką zadbali o przyszłość ojczyzny, ale także zakładałem te polskie szkoły poza granicami kraju. Drogie dzieci, wy jesteście przyszłością naszej ojczyzny. To wy kontynuujecie w tej szkole tradycję najlepszych córek i najlepszych synów Polski. To oni. Ci bohaterowie już wtedy myśleli o was. Szczerze to mogę wam tylko zazdrościć. Uczęszczania do szkoły z taką historią. A także chciałbym wam podziękować, że to właśnie wy kontynuujecie tradycję tych wielkich ludzi. Drodzy rodzice, nauczyciele, ale także wy, nieznajomi, rodacy. Obowiązkiem rodziców jest jak najlepsze wychowanie swoich dzieci, ale obowiązkiem każdego z nas jest bycie jak najlepszym przykładem dla młodszego pokolenia. Zrozumiałem to jakiś czas temu, kiedy los plątał moje ścieżki z nadzwyczajną kobietą, sanitariuszką Armii Krajowej, która swoją wolą walki i chęcią czynienia dobra stała się dla mnie przykładem. Ja jestem żołnierz, ja walczę. Tak powiadała pani Wanda. Poznałem wielu takich ludzi, a każdy z nich nauczył mnie czegoś nowego. Moi rodzice nauczyli mnie wszystkiego, co do mnie najlepsze. Nauczyciele w szkole nie tylko nauczyli mnie matematyki, geografii, chemii czy języka polskiego. Nauczyli mnie myśleć. Nauczyli mnie zadawać pytania i szukać tak, by znaleźć na nie odpowiedzi. Sport, treningi. Nauczył mnie charakteru ciężkiej pracy. Od każdej napotkanej osoby nauczyłem się czegoś nowego. Prawdą jest, że człowiek uczy się przez całe życie. Ale zadbajmy o jak najlepszą naukę tych, którzy dopiero to życie zaczynają. Nauczyciele, wy jesteście następcami tych wielkich ludzi, którzy zakładali tę szkołę. To wasze ręce za to przekazany sen o polskiej szkole założonej przez kombatantów. Drogie dzieci, uczniowie, wy zaś jesteście spełnieniem tego słowa. Reprezentujcie ich godnie. Reprezentujcie godnie tę szkołę. Reprezentujcie godnie ojczyznę. Pozwolę sobie zakończyć słowami, które mówią prawdę. Chciałbym, żeby każdy z was wziął je sobie głęboko do serca. Bo takie będą rzeczy pospolite, jak ich dzieci chowane. Bóg za to. Thank you.